Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Senat pracuje nad tak zwaną piątką dla zwierząt. Ustawa z senackich komisji trafi jutro pod obrady plenarne Izby Wyższej. Rolnicy zapowiadają protesty. Tak zwana piątka dla zwierząt wzbudza wiele kontrowersji. Ustawa zakazuje hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych. Na to nie ma zgody rolników. Gospodarze będą jutro protestować w Warszawie. Do stolicy przyjechać ma kilkadziesiąt tysięcy rolników. Tego dnia ustawa będzie rozpatrywana w Senacie. Rolnicy apelują do parlamentarzystów o odrzucenie, jak podkreślają, ideologicznych przepisów, które doprowadzą do bankructwa wielu gospodarstw. Ustawa wzbudza wątpliwości także u polityków. Zastrzeżenia mają również senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Partia wymaga jednak od nich całkowitej lojalności i zapowiada konsekwencje, gdy się wyłamią podczas głosowania. Swój sprzeciw wobec ustawy utratą stanowiska przypłacił już szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej odzyskali ponad 100 tajnych dokumentów Służby Bezpieczeństwa. Przetrzymywane były przez byłego funkcjonariusza wywiadu PRL-u. Teraz grozi mu za to nawet 8 lat więzienia. O szczegółach mówi Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego. W tej sprawie prokuratorzy podjęli szeroko zakrojone czynności, jednocześnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustalono, że u jednej z osób mogą być przechowywane dokumenty, które zostały wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa. W wyniku podjętych czynności ustaliliśmy, że osoba, o której mowa, była pracownikiem Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a następnie w latach 90. była wysokim funkcjonariuszem w Urzędzie Ochrony Państwa. W wyniku tych czynności zabezpieczono ponad 100 dokumentów. Niektóre z tych dokumentów miały naniesione klauzule tajne, ściśle tajne, tajne specjalnego znaczenia. Oprócz tych dokumentów zabezpieczono również 15 nośników elektronicznych, które w tej chwili muszą być przebadane. Te dokumenty, które mogę w sposób ogólny powiedzieć, dotyczą m.in. okresu stanu wojennego, czy w tym czasie zostały wytworzone, ale też dokumenty dotyczące agenturalnej działalności agentów poza granicami Polski. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował strategię walki z koronawirusem. Eksperci związku podkreślają, że wprowadzane przez polityków ograniczenia w gigantycznej mierze dotykają biznes i oznaczają kroczący lockdown. Podstawowym celem przygotowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców strategii walki z COVID-19 jest ograniczenie emisji wirusa poprzez masowe testowanie, zabezpieczenie maksymalnej możliwej wydolności systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Powinna być stworzona specjalna rządowa agencja na wzór PFR-u, która przejęłaby obowiązki organizacyjne i menedżerskie związane z zarządzaniem sytuacją kryzysową, bo obecnie powołane do tego instytucje sobie w ewidentny sposób nie radzą. Jeżeli sanepid nie jest w stanie w ciągu 4 miesięcy tej przerwy, jakby takiego uspokojenia tego wirusa, stworzyć call center i odbierać telefonów, no to jest najwyższy dowód na to, że należy im to po prostu odebrać. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak dodaje, że należy również zlikwidować żółtą strefę na terenie całej Polski. Biznes powinien funkcjonować normalnie, nie stać nas na kolejny lockdown i nie stać nas też, w moim przekonaniu, na zupełnie pozbawione sensu robienie żółtej strefy w powiatach, gdzie nie ma takiego zagrożenia. Jednocześnie przedstawiciele związku wskazują, że jest coraz mniej czasu, aby zareagować na wzrastającą liczbę zakażeń i uchronić system opieki zdrowotnej przed utratą wydolności. W ciągu weekendu w Warszawie policjanci nałożyli ponad 1100 mandatów i skierowali 400 wniosków do sądu za brak maseczki, poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Od soboty w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, na przykład w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. W sobotę i w niedzielę policjanci w Warszawie za brak maseczki wystawili ponad 1100 mandatów. Skierowali również ponad 400 wniosków o ukaranie do sądu wobec osób, które nie miały zakrytego nosa i ust. Teraz osoba nie musi zakładać maseczki, jeśli posiada ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument
dokument potwierdzający całościowe zaburzenie rozwoju czy zaburzenia psychiczne. Dotyczy to również niepełnosprawności intelektualnej w umiarkowanym i znacznym stopniu. Tyczy się to również osób, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust czy nosa. Osobie z podrobionym lub fałszywym zaświadczeniem grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych to nazwa rządowego komitetu, którym kierował będzie wicepremier Jarosław Kaczyński. Zgodnie z zarządzeniem opublikowanym w sobotę w Monitorze Polskim, w skład Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, oprócz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, wchodzą ministrowie Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, a także koordynator służb specjalnych. Celem komitetu jest koordynacja współpracy międzyresortowej w sprawie bezpieczeństwa i obronności. Rozpatrywanie projektów, różnych aktów normatywnych związanych z bezpieczeństwem, czy też podejmowanie inicjatyw w tym obszarze. To jest niezwykle istotne ciało, którego brakowało w polskim systemie politycznym, w polskiej administracji. Mówi minister Michał Dworczyk i dodaje, że tego typu rozwiązania funkcjonują w większości krajów NATO. Mamy w Stanach Zjednoczonych Narodową Radę Bezpieczeństwa, czy w Wielkiej Brytanii dokładnie taką samą Narodową Radę Bezpieczeństwa. W Izraelu jest Komitet Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych jest organem pomocniczym premiera i rządu. Wspólna strategia i polityka w obszarze między innymi historii, gospodarki i bezpieczeństwa. Taką deklarację podpisali dzisiaj prezydenci Polski i Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w deklaracji potępili zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednocześnie zagwarantowali w tekście o możliwości poszukiwania oraz ekshumacji ofiar konfliktów i represji w XX wieku. Nasze kraje łączy nie tylko wspólna granica, ale też wartości i wspólne stanowisko w kluczowych sprawach. Głowy obu państw podpisały deklarację dotyczącą strategii i wspólnej polityki w obszarze m.in. historii, gospodarki i bezpieczeństwa. Deklaracja zawiera też wezwanie do zakończenia nielegalnej okupacji Krymu i agresji w Donbasie. Jakiekolwiek przesuwanie granic w Europie siłą po II wojnie światowej we współczesnych czasach, wbrew narodom, wbrew ich prawu do samostanowienia, jest absolutnie niedopuszczalne i wspólnota międzynarodowa nigdy na to zgodzić się nie może. Przy okazji wizyty polskiego prezydenta na Ukrainie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło z Ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego umowę o zachowaniu poufności. Umożliwi to ewentualny udział PGNiG-u w procesie prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego. Wybory parlamentarne na Litwie wygrywa główna partia opozycji, centroprawicowy Związek Ojczyzny. Do litewskiego Sejmu nie trafi polska partia, Związek Chrześcijańskich Rodzin. W niedzielnej pierwszej turze wyborów parlamentarnych na Litwie zwyciężył opozycyjny Związek Ojczyzny. Zdobył 24% głosów, tym samym otrzymał 23 mandaty w 141-osobowym Sejmie. Głosuję za przyzwoitością i humanitaryzmem, dlatego głosuję na partię Związek Ojczyzny. Myślę, że to jest prawdziwa siła i ludzie, którzy naprawdę nie sprzedadzą Litwy. Mamy nadzieję, że zobaczymy pewne zmiany. Bardziej umiarkowane partie dojdą do władzy, mniej populistów. Takie są nasze oczekiwania. Związek Ojczyzny ma swoje korzenie w antysowieckim ruchu niepodległościowym na Litwie z lat 80. Drugie miejsce w wyborach zdobył współrządzący obecnie Litewski Związek Rolników i Zielonych. Uzyskał 17% głosów, co przekłada się na 16 mandatów. Na trzecim miejscu znalazła się Partia Pracy i otrzyma 9 mandatów. Na kolejnych pozycjach znalazły się Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Liberalna Partia Wolności oraz Litewski Ruch Liberałów. Do Sejmu nie trafi polska partia Związek Chrześcijańskich Rodzin. Wyniki niedzielnego głosowania nie dają jeszcze wyraźnego obrazu przyszłej sceny politycznej kraju. Za 2 tygodnie odbędzie się druga tura. W okręgach jednomandatowych zmierzą się dwaj kandydaci z największą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej turze. Teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne informacje dnia. Do zobaczenia.